Cześć, dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Jak tam u Was pogoda? Były obiecanki, były, a skończyło się na 14 stopniach, teraz dochodzi do 15 i pada deszcz. Ale ja zaczęłam mój poranek, jak widzicie, nie świecąc światła, mamy tutaj troszeczkę... Nie no, nie ma tak ciemno, to kamera jest, wiecie, zawsze tam gdzieś w innej czasoprzestrzeni. Ale ja zaczęłam mój poranek od zagotowania wody. W zasadzie zaczęłam go od flaszki, nie? Żeby mieć lepszy nastrój. Ale to jest mój ulubiony sposób na czyszczenie wszystkiego z kamienia, a najbardziej właśnie czajnika. I wiem, że jest i kwasek, i są inne tam preparaty, ale słuchajcie, ja nie chcę. Ja nie chcę, bo ja mam sprawdzony sposób, pewny i ja przy tym zostaję. Czajnik już powolutku stygnie, więc myślę, że można będzie wylać wodę. A kamienia było co niemiara, bo Semalina trochę zapomniała o czajniku. Zróbmy sobie teraz światło. Światło jest, herbatka też być musi. No wiadomo, w związku z pogodą, jaka zapanowała za oknem i w sumie temperaturą, która stale się obniża w mieszkaniu, chociaż jest cieplutko, proponuję Państwu dzisiaj herbatkę. I to jest ta dokładnie herbatka, żurawina z maliną. A wiecie, jak sprytnie tutaj sobie zadziałałam? Przycisnęłam sobie sznureczek talerzem, a talerz już oczekuje, z trzema kromkami chleba z masłem. Kto się domyśli na co? Może odgłosy Wam podpowiedzą, nie wiem, czy słychać. Oczywiście, że na jajka. Dwa gotują się na miękko. Moje ulubione jajka sklepowe gotują się dokładnie tyle, żeby były pyszne, idealne. Twarde białko, ścięte, a żółtko takie, wiecie, fajowe. No dobrze, dwa jajka mamy tutaj, obrane, ładniutkie. I teraz sobie razem przekroimy na pół i sprawdzimy, jaka jest konsystencja jajka. Czy taka, jak ma być, według mnie oczywiście, czy nie. Bo wiecie, no teraz jedną ręką, to pamiętajcie, że jeżeli macie większe jajko, jest idealna, patrzcie się na to. A drugie? Bo wiecie, drugie zawsze jest później też. Dobra, później przekroję do końca, bo już zaraz mi jajko z talerza zleci. Chciałam tylko powiedzieć, że ja właśnie lubię takie płynne żółtko, a tutaj tak się brzydko przecięło, bo ten nóż ma ząbki, ale to wiecie, na to nie zwracamy uwagi oczywiście. Teraz troszkę soli, no i śniadanko, swojskie, pyszne. Szkoda, że jajka niestety sklepowe, ale naprawdę one są zarąbiście dobre, słodziutkie. Szczerze, jakbym ja na jajkach się znam, oczywiście, wiecie o tym, ale gdyby mi ktoś powiedział, że to są jajka wiejskie, to bym uwierzyła, także warto do nich dopłacić. Siadłam i zastanawiam się, co mi tak bulgota, a mi bulgota zmywarka, a tak wiecie, tak słucham, taka głupia jestem, nie? Puściła zmywarkę i nie pamięta. Dobra, dziewczyny, chłopaki, herbata mi po prostu wystygła, mam mrożoną herbatę, ale dzisiaj nie ma pogody na mrożoną herbatę, natomiast wiecie co, życie mnie po prostu poniosło to tu, to tam i tak to, i tak to właśnie jest, że... Matka zawsze je na końcu, matka zawsze pije ostatnia, zimne jakieś tam. Są też takie mamy, które zjadają ostatki, ale ja do nich nie należę. Ja jestem osobą, która nie zje po własnym dziecku, nigdy nie zjadłam. Po prostu nie i koniec i ktoś powie, Boże, co to za matka? A czy to definiuje mamę? 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 Mamę, mamę. Mamę swą. Nie, to nie definiuje mamy i myślę, że można być świetną mamą i robić dobre rzeczy dla swojego dziecka i nie trzeba po nim jeść, dlatego że no, mnie to brzydzi. Słuchajcie, ja na przykład, ja nie lubię jeść po kimś, ja nie dokończę po kimś jedzenia, ja mogę się od kogoś z kubka napić, wiecie, jak ktoś coś rozpocznie, to mogę sobie tam dziubnąć, czy komuś dać dziubnąć, ale gryzienie na przykład kanapki nie wchodzi w grę. I jak ja ostatnio, co ja to ostatnio jadłam? Coś jadłam i tak rozgrzebałam na talerzu. A, te pomidory, kurde, jeszcze jadłam, słuchajcie, do obiadu. Co Wam pokazywałam, z cebulką i z serem typu feta. I ja to tak, wiecie, tam ble, 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 nie? No ja jestem wrażliwa na takie rzeczy. I co, Artur mój, bo ja nie darłam do końca, mój Artur po prostu wziął i to zaczął wyjadać, nie? A ja mówię, nie pokazuj mi tego. Sama po sobie, nie? Rozumiecie, to jest na takim etapie. Po prostu, no nie zjem, nie lubię. Nie lubię też, jak ktoś mi pije na przykład z jednej butelki. Ble, po prostu mnie to brzydzi. No,
Ale do czego ja zmierzałam w ogóle? Aha, że no i ostatki też mamy zjadają. No ja znałam różne przypadki, jak mama potrafiła zjeść wyplutego pierożka przez małe dziecko, które tego pierożka tak chwilkę wymniało w ustach, wypluło i mama postawiła dłoń i zjadła. Słuchajcie, ja po prostu wszystkie moje moce na pokład, żeby nie puścić. Wiecie, ja po prostu miałam takie łzy w oczach. Ja po prostu było tak ekstremalne przeżycie, także wiecie, każdy jest inny, nie? Każdy jest inny. No, więc herbatka jest pyszna. Nie no, ona chłodna jest jeszcze lepsza. Ale w ogóle bawię się gumką, recepturką, która też jest taką traumą mojego dzieciństwa, można powiedzieć. Boże, moja mama zawsze mi wiązała dwa kucyki tak wysoko. I często, najczęściej miałam takie gumki. Albo takie gumki z takimi biedronkami, ale to też były takie chamskie gumki, które wiecie, tak niszczyły włosy. Nie tyle nawet może, że niszczyły, bo tam ja się nad tym nie zastanawiałam. Po prostu to później był taki ból, jak ja cały dzień z tymi recepturkami chodziłam. No takie były czasy. Zawsze, wiecie, tego było pełno w domu. Nie wyobrażam sobie teraz związać włosów taką gumką. Ale ja tutaj mam takie dobro, więc idę zrobić drugie śniadanie. Podzielę to na pół. No musimy to wyjeść, więc Igor skoczył po jogurt, bo żeśmy wczoraj już wyjedli. On wczoraj miał fazę na koktajl czekoladowy. Słuchajcie, najpyszniejszy. Ja wiem, że jest dobry, ale no to już... ile mój Igor potrafi czegoś takiego wsunąć, to już jest rekord. Jogurt naturalny zmieszać z bananem i do tego trochę kakao. Mega. No, a ja dzisiaj zrobię taką zwykłą owsiankową przekąskę, czyli standardzik, już Wam nie będę pokazywała. Orzechy, rodzynki, borówki, banany, jogurt, no i jakieś tam płatki do tego sypniemy, także takie drugie śniadanie. Powiem Wam, że ja tak jem, no kurczę, nie wiem, bo nie zaczęłam liczyć. To znaczy, jak jem? Mniejsze porcje, takie właśnie rzeczy, wiecie, że taka miska, na przykład, jak Wam wczoraj pokazywałam, to już jest moja kolacja i ja już niczym nie dojadam. Żadnej kanapeczki, bułeczki, niczego. Słuchajcie, jestem przed okresem. Zwykle przed okresem wyglądam jak świnia. Naprawdę, mam taki brzuch, że mogłabym Wam wkręcać, że jestem w ciąży. I byście uwierzyli. Autentyk. Nie chcecie, to nie wierzcie, wiadomo, nie? Mogę tak mówić. Nie, mówię Wam szczerze, jak jest. I ja tak dzisiaj, jak rano wstałam, zakładam, już nie wiem, koszulkę czy tam spodnie, patrzę i tak, wiecie, mówię, Boże, nie ma. Naprawdę, jest dużo mniej. Można? Można. No, więc dobrze, do boju, dziewczyny i chłopaki, do boju. Po prostu, nie, spokojnie, tutaj żadnych fitnessów nie będzie, tu nie będzie, wiecie, wypinania tyłka, niczego tam. Mnie to, śmieję się z tego tyłka, ale słuchajcie, teraz, naprawdę, jak sobie oglądacie zdjęcia fajnych dziewczyn, ładnych, czy ogólnie dziewczyn, bo ładna czy fajna to, wiecie, jest pojęcie względne, dla każdego inaczej, ale no, fajna laska, nie? Czas na zdjęcie, no i normalnie kiedyś to zdjęcie było ustawione czy profilem, czy jakoś tak, wiecie, no twarz na tym zdjęciu była, prawda? A teraz najpierw jest dupa, a później jest cała reszta. Nie wiem, nie rozumiem w ogóle tego. Dobra, spoko, ćwiczmy, wyglądajmy fajnie, ale to jest dla mnie jakieś takie... Myślę, że ta moda szybko przeminie i kiedyś będzie coś innego, ale no był już czas na cycki, jak się eksponowało, to też to było. No ale tyłki, tak wiecie, wypychać do tych zdjęć, ja, dla mnie to jest niesmaczne, niefajne, więc spoko, u mnie tego nie będzie, nie. Ja tam wolę zdecydowanie ładną twarz, albo wiecie, nie wiem, normalne zdjęcie, nie? A propos zdjęć, słuchajcie, przeglądałam ostatnio moje zdjęcia i tak sobie myślę, kurde, jakie to były fajne, znaczy może nie były fajne, bo teraz mamy lepiej, tak? Bo sobie zrobisz 300 zdjęć, wybierzesz jedno, które Cię zadowala. Ale jakie to były czasy, ja pamiętam moment, kiedy byłam na praktykach i tam była taka fajna ekipa ludzi i zaczęliśmy sobie robić zdjęcia. Ktoś tam przyniósł aparat na kliszę i zaczęliśmy sobie robić zdjęcia. I tych zdjęć napstrykaliśmy tak dużo, później te zdjęcia trzeba było wywołać. Jak ja po prostu wiedziałam, że są już wywołane zdjęcia, dostałam plik zdjęć. Słuchajcie, oglądanie tych zdjęć to było takie, no wiecie, tak wyczekiwanie na te foty, ile to czasu, Boże, już się zapomniało, jakie były ustawienia. No i było często, że tak, o matko, o Boże, o Jezu, nie? No ale co, no takich zdjęć się nie wyrzucało, takie zdjęcia umieszczały się w albumie, więc...
po prostu, nie wiem, mamy bardzo dobrze, nie potrafimy wielu rzeczy docenić, serio. No dobra, bo się rozgadałam, zaraz pójdę w jakieś tam, wiecie, te, nie, nie, to nie o to chodzi. Idę robić to drugie śniadanie, jeszcze tylko chciałam powiedzieć słowo, że pite było, oczywiście, że tak, nie tylko procenty, ale też kawka. Ja wam powiem, że ja kocham ten kubek, on mi się niedługo zużyje, bo on mi tak zaczyna pękać, takie rysy się w środku robią, bo ja go myję w zmywarce, tu nie ma żadnej informacji i myślę, że nie powinnam tego robić, ale ta papuga to jest po prostu cud. Ale to nie chodzi o to, czy ona jest ładna, czy brzydka, tylko to jest tak idealna po prostu podpórka na kciuka. Jeszcze tu powinno być coś na mały palet, żeby nie robić tak, nie? Ale nie no, tak idealna, że najlepiej tak w ten sposób, wiecie, uwielbiam. I zawsze jak otwieram szafkę, wszystkie kubki lubię, ale jak jest papuga, nie jest aktualnie gdzieś tam w zmywarce, to zawsze sięgam po nią. Ale te kubki też lubię, one są ziska i są takie, wiecie, na styl kamionkowy i nie mają uszka, ale fajne. Tak się przyjemnie z nich pije. Drugie śniadanie gotowe. Takie dzisiaj mniejsze miseczki, ale słuchajcie, to jest tylko drugie śniadanie. Na kolację wcinamy więcej. I ktoś mnie ostatnio pytał, gdzie kupiłam te płatki. To są płatki orkiszowe plus bakalie z takiej firmy. Ja je kupiłam na pewno w Intermarché, ale nie wiem, czy nie ma ich też w Kaufland. A teraz czas na obiad. Zobaczcie, jakie piękne, jak się ładnie usmażyły. To są najlepsze mielone, jakie w życiu robiłam i jakie w życiu jadłam. I to są te, na które macie na pewno przepis na Insta, ale setki razy wam podawałam. Tutaj jest białko ubite, osobno żółtko, podsmażona cebulka, dużo czosnku i odrobinka majonezu. I chyba o niczym nie zapomniałam. Sól, pieprz, słodka papryka i koniecznie mięso drobiowe. Moja ulubiona surówka, ostatnio poznaliście, i ziemniaki, a ziemniaki stare z koperkiem i powiem wam, że ja w tym roku kupuję tak na zmianę, raz stare, raz młode, chociaż te młode to już takie, wiecie, nie pierwszej młodości w sumie jak ja, ale tak, no taki obiad po prostu, pyszny, domowy. Proszę bardzo, tak wyglądają marzenia. A tak wygląda rzeczywistość. Właśnie kupiłam ziemię i zamierzam go przesadzić. Tutaj były jeszcze dwa takie małe, które... No niestety, zobaczcie, to wszystko jest miękkie i każdy liść po prostu gnije, więc nie wiem, zobaczcie jaka sucha ziemia. Pod spodem jest drenaż zrobiony z kamyczków, tu już trochę jest mało tej ziemi, bo ona przez ostatnie miesiące tak gdzieś tam się, wiecie, zawsze zmniejszy. Ale postanowiłam przesadzić jeszcze tego ostatniego, któremu już też poopadało bardzo dużo listków, natomiast może jeszcze go jakoś uratujemy. Kupiłam specjalną ziemię, którą może polubi, może nie, zobaczymy. No i trzymajcie kciuki, żeby, no żeby się chłopak ogarnął i żeby został ze mną, bo bardzo mi się te kwiaty podobają. Co ty robisz? No i co żeś narobił? Nie dość, że kwiatek przez ciebie stracił dwa liście, to jeszcze zajęłeś mi moje miejsce pracy. Brunek, ten worek nie jest do siedzenia. To nie jest legowisko. No nie, musisz zejść. I wywrócił się, wiadomo czym. Dobrze ci? Idealnie, nie? Sam raz. No i zobaczcie, jakie straty. Dwa liście poszły się paść, bo pan Brunczybąk oczywiście postanowił wtrącić swoje trzy łapki. Dobra, słuchajcie, bo ja jak zaczynam nagrywać, to wtedy jest tak. Młody czegoś chce, stary czegoś chce, koleżanka czegoś chce, Wicka czegoś chce, Brunek czegoś chce, wszyscy czegoś chcą. A ja chcę pogadać. Ale z wami, a nie z nimi. No, więc zrobiłam sobie kawy właśnie. Gdzie jest moja kawa? Jest. W kubku, w kwiaty. A o kwiatach dzisiaj będzie mowa, bo, słuchajcie, no, jak widzieliście, dzisiaj była taka ważna operacja. Z tego mojego grubosza zostało tylko tyle. Więc postanowiłam go przesadzić. Odpowiednie podłoże do sukulentów i...
doniczka z dziurką. Tutaj mam jeszcze w pokoju podstawkę. I ta w środku, to znaczy niby osłonka, doniczka, tu dwie doniczki. I ta też ma takie dziurki w środku. Ma dosyć mokre to podłoże, więc ja już go nie podlewam. I poczytałam o nim i słuchajcie, ja go trzymałam, w zasadzie oba trzymałam tutaj na parapecie. Zobaczcie, on cały pogubił te liście. Tutaj były po prostu, wiecie, to było drzewko, nie? No ale jest jeszcze szansa, bo nie czuję, żeby było takie miękkie, więc jest jeszcze szansa dla niego. Tutaj jest jeszcze jedna odnoga. I teraz tak, ja go trzymałam zawsze tutaj. Jest to, uważam, złe miejsce, bo tutaj jest wschód i bardzo długo też to słońce, zanim tam zajdzie za ścianę, no to bezpośrednio na niego grzeje. A on lubi jasne stanowisko, doczytałam, ale nie lubi takiego bezpośredniego nasłonecznienia i słońca. Poza tym, wiecie, no przy szybie to też go trochę mogło przyjarać, no ale stał tutaj praktycznie rok, bo ja go kupiłam w tamtym roku we wrześniu, więc takich złych warunków nie miał. Ale jak na przykład, wiecie, było za gorąco, to ja bardzo często zasłaniam rolety i w sumie on miał za ciemno, bo on lubi jasne stanowisko. Więc teraz stoi sobie tutaj na szafce i zobaczymy, co z niego wyrośnie. Może się uda go uratować, no. No może się uda. Jak nie, no to trudno, no. To zrobiłam, co mogłam. Ale mam piękną doniczkę i w sumie mogłabym... znaczy nie, w sumie sobie kupię więcej tych doniczek, tylko muszę się dowiedzieć, skąd one są dokładnie, bo to jest prezent. To jest prezent od mojej koleżanki, no można powiedzieć YouTube'owej, ale ona już nie nagrywa. Natomiast ja Wam kiedyś mówiłam o takim kanale Aktywne Życie i ona jest sporo ciekawych filmów, wiecie, lubię ją oglądać i chociaż niektóre filmy są sprzed 11 lat, to są bardzo fajowe, więc Wam może podlinkuję. Dobrze, to tyle na temat tej osobistości, ale zobaczcie, jaką ona mi przysłała piękną doniczkę. To w ogóle fajnie wygląda, jakby na tym świecę postawić. Dziura jest? Jest, więc powinno być dobrze. No i ja sobie dokupię jeszcze, no co najmniej jedną. Chciałabym w sumie taką samą, na środku ma takie, ale w środku to w sumie nieważne, nie? Bo w środku to i tak nie widać, ale jak głupia jestem. Dobra, nie słyszeliście tego, dobra? Nie będę już od nowa nakrywać. I doniczka przyszła do mnie dużo wcześniej, bo osoba ta uparła się, że chce mi na imieniny wysłać kwiat. No miał być kwiat jeden, ja sobie wybrałam pieniążka, ale przyszły dwie szczepki i ja Wam powiem tak. Wszystkie kwiaty, które sobie sama kupiłam, które dostałam, wiecie, co się z nimi dzieje, nie? Wiecie. Kwiata dostałam od Joli, tak się odmienia? Kwiat dostałam od Joli piękny i już go nie ma. No po prostu padł, a nie trzymać takich rzeczy w domu, nie było sensu, już nie było dla niego ratunku. No i powiem Wam jeszcze jedną rzecz też, to mnie też mega ciekawi. Dostałam kiedyś takie szczepki sobie wzięłam właśnie na grubosza od jednej koleżanki wtedy i bardzo ładnie mi się to wszystko rozrosło. Piękne drzewko się zrobiło i słuchajcie, zaczęło marnieć w momencie, kiedy jakby nasze drogi się rozeszły. Także może, nie wiem. No nie wiem, tak szukam winnych, prawda? No. Ale nie rozeszły się jakoś tak, wiecie, w złości, bo nadal mamy kontakt, więc chociaż bardzo, bardzo rzadki. No dobrze, więc prezent mój imieninowy zaległy, ponieważ wcześniej dopiero były ustalenia, później nachodził weekend, coś tam i ja się dopiero zgodziłam, bo mówiłam, że nie, no po co, no daj sobie spokój. No ale dobra, mówię, okej, wyślij mi te kwiaty, zobaczymy, czy od Ciebie będą rosły. No, tak do testu, bo jeszcze nikomu nie udało się mi podarować kwiatków, które by przetrwały. Także może jakaś szczęśliwa dłoń. I dostałam jeszcze trzecią szczepkę. I to też jest z rodziny tych pieniążków, tylko no muszę dokładnie nazwy, nie? Bo to tak nie. Ale zobaczcie, jak pięknie spakowane. I też nie wiem dokładnie, to znaczy wiem, z jakiego sklepu musiałabym na Allegro, boże nie na Allegro, tylko na Instagram wejść, bo tam dostałam stronę, żeby sobie wybrać, ale wiecie, jak to jest, jak zdjęcie Wam ktoś czasem na Instagram wyśle, to ono się później jakby znika, raz można tylko kliknąć, więc muszę jeszcze raz się dowiedzieć i może bym, jakby ktoś chciał, ale słuchajcie, takich sklepów, właśnie dzisiaj jedna koleżanka też mnie pytała przed chwilą, skąd te kwiaty i była zdziwiona, że można na internecie zamawiać kwiaty. Pewnie, że można i ja znam taką stronę właśnie Zielony Parapet chyba,
Już teraz mi się zapomniało. No nieważne. Słuchajcie, także, o, będzie pięknie, no. Muszę sobie teraz sama jeszcze taką jedną na pewno donicę sobie zamówię. W sumie tego bym mogła też do tej donicy przesadzić, bo też by ładnie wyglądał. No ale już go nie chcę ruszać. Niech on na razie, wiecie, odżyje. Niech, dajmy mu na razie spokój. A mi tutaj do kawy się czasem nie nasypała ziemia? A to dobra, taka z odżywką, więc... No, także widzicie. Brunek pomógł mi dzisiaj w przesadzaniu. No i robota idzie, od razu idzie robota, jak są dwie, co dwie osoby, to nie jedna, prawda? No, także dobra, dziewczyny i chłopaki, ja kończę, bo nie mogę trochę myśli zebrać, ale to może Wam poopowiadam w następnym filmie. A teraz idziemy na jednego.